Aktualna fabuła skupiona wokół Egghead przyniosła nam wiele informacji dotyczącego loru samego uniwersum, ale także pokazała nam chociażby Gorosei w akcji, co już jest samym w sobie ogromnym przełomem dla całej serii. Natomiast wiemy, że nasi bohaterowie uciekną z Egghead na Elbaf, który już na 100% będzie następnym arkiem. Zatem pojawia się pytanie, jakim arkiem będzie Elbaf? I zapraszam tutaj do szerokiej polemiki w komentarzach. Wielu myślało, że Egghead będzie kolejnym specjalnym czy spokojnym zoo, który był krótkim, głównie informacyjnym arkiem po długiej Dressrosie. W końcu niedawno mieliśmy długą i gigantyczną wojnę na Wano. Ale jak widać, Oda nie zwalnia tempa. Dostaliśmy także zapowiedź, że weszliśmy właśnie w ostatnią sagę w serii. Zatem Oda już prawdopodobnie do końca mangi nie będzie już się wstrzymywał i pozostaje nam tylko zapiąć pasy. Ale moment, ktoś może powiedzieć, że nasi na Elbaf tylko uciekną. I to raczej do potencjalnych sojuszników. I ano właśnie, to jest źródło całego problemu. Słomiani uciekną na Elbaf z Kumą i Bonnie, gdzie jest Shanks, a sojusz z krajem Elbafu to praktycznie pewniak. Ze względu już na wcześniejsze dobre relacje Słomianych z różnymi olbrzymami, jakich napotkali podczas swoich podróży i wojaży, jak i faktu, że Luffy upokorzył Big Mom w oczach świata, co zapewne na Elbafie zostało bardzo dobrze odebrane. Oczywiście z powodu ich złych relacji z piratami Big Mamy. A co to wszystko oznacza? No, jeden wielki sojusz. I biorąc pod uwagę zaangażowanie się rządu w sprawie Egghead, to raczej będą chcieli jeszcze bardziej dopaść Słomianych po tym arku. Więc Elbaf może być powano miejscem kolejnej wielkiej wojny. Więc siły marynarki oraz rządu, a może i nawet sami Gorosei, mogą się tam pojawić. Dochodzi do tego też wątek książek Zohary i Saula, który, jeżeli by wypłynął, że Saul żyje i książki Zohary przetrwały, to jeszcze bardziej to rozsierdzi rząd. Poza tym różni wiceadmirałowie wokoło Egghead mogą zwyczajnie w świecie ścigać naszych aż po wyspę olbrzymów. No a kolejnym aspektem jest sam Kuma, który uciekł od rewolucjonistów, by ochronić córkę. Więc oni także mogą przybyć tutaj za Kumą. A przy okazji, jeżeli pojawiłby się tam chociaż jeden Gorosei, to Dragon może uznać, że dobrą opcją byłoby pozbycie się chociaż tego jedynego z nich. I pamiętajmy też, że Oda nie potwierdził, czy Big Mom na pewno umarła. A biorąc pod uwagę, że wkrótce wszyscy jej najwięksi wrogowie będą na Elbafie, zatem jeśli żyje, to może sprowadzić ją i wszystkie jej siły oraz sojuszników na fali chęci zemsty oraz rewanżu w stronę Elbafu. Tej opcji bym nie wykluczał, chociaż myślę, że jest mało prawdopodobna. Aczkolwiek ciekawym aspektem byłoby pojawienie się Teacha. Wtedy rodzina Big Mom tymczasowo jego by wzięła za wroga, by odbić Pudding. Jednakże jak z tego wielkiego chaosu miałby skorzystać Czarnobrody? Otóż Shanks, pochłonięty walką z rządem i potencjalnie Big Mamą, może paść on ofiarą próby skrytobójczego ataku ze strony piratów Czarnobrodego, niczym osłabiony Białobrody na Marineford. Wydaje się to ciekawą i całkiem wiarygodną opcją. I pytanie, czy to wszyscy, którzy potencjalnie mogą się zjawić na wielkiej wojnie w Elbafie? Otóż nie. Biorąc pod uwagę możliwą skalę wrogów Słomianych, to istnieje szansa porażki nawet z Shanksem po swojej stronie. Zatem możliwym game changerem jest pojawienie się wielkiej floty Słomianego Kapelusza przybywającej z odsieczą, która po usłyszeniu w mediach, co się odwaliło na Egghead, zdecyduje się popłynąć na ratunek swojemu kapitanowi, uznając, że czas najwyższy wykonać ruch. Także podsumowując, Elbaf może być arkiem z kolejną wielką wojną i mnogą ilością postaci. Omawiany ark faktycznie może być zapalnikiem, tym zapalnikiem, który rozpęta wielką globalną wojnę, o której Oda mówił już w 1999 roku, że ostateczna wojna ogarnie cały świat. I przy czym chcę podkreślić, że nie daję sobie za to głowy uciąć, to tylko moje teoretyzowanie. Ale patrząc na przebieg obecnych wydarzeń, to Elbaf rzeczywiście może być kolejnym arkiem z konfliktem zbrojnym. Dajcie znać, co myślicie i na razie.